Od 21 do 25 czerwca w Suwałkach odbędą się Mistrzostwa Polski w akrobacji samolotowej i szybowcowej. Wielki finał Air Show zaplanowano na ostatnią sobotę czerwca. Na suwalskim lotnisku pojawi się około 100 samolotów, wśród których zobaczymy MiG-15, Dromadera i Orliki, zespół Anbo, wyczynowy samolot akrobacyjny Extra 300, a także lekki, wielozadaniowy śmigłowiec Bo-105. Widowiskowe pokazy w wykonaniu doświadczonych pilotów, również z użyciem pirotechniki, to atrakcje, które z pewnością przyciągną tłumy obserwatorów. Organizatorzy zapowiedzieli również skoki skoczków spadochronowych. Najodważniejsi widzowie będą mogli skorzystać z oferty przelotów śmigłowcem i samolotem, by móc podziwiać miasto i okolice z lotu ptaka. Ale na lotnisku odbędzie się również naziemny festyn. Jeżeli chodzi o atrakcje lotnicze, tu przed chwilą mieliśmy okazję się przekonać, że tego będzie sporo, ale tutaj Ośrodek Sportu i Rekreacji zadbał jeszcze, żeby oprócz tego, co możemy zobaczyć na niebie, można byłoby tutaj skosztować ewentualnie jakieś ciekawostki dla dzieci przeprowadzić. I tak, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, będą mogły skorzystać z zajęć tutaj naszej sekcji modelarstwa lotniczego, która też jest członkiem Aeroklubu Polskiego już od wielu lat. Także będą przygotowane różne takie półprodukty, modeli samolotów, które będzie można tutaj w krótkim czasie złożyć. No i oczywiście spróbować tutaj wystartować i puścić te modele, żeby na tym lotnisku polatały. Przygotowujemy też taką strefę animacji dla dzieci, gdzie będą różne gry, zabawy, dmuchańce i tak dalej, gdzie dzieciaczki będą mogły przez jakiś czas tutaj się zająć. Z drugiej strony Ośrodek Sportu i Rekreacji tutaj też pracuje nad tym, aby przygotować kilka takich stref, między innymi strefę gastronomii, no bo wiadomo, lotnisko jest troszeczkę oddalone od miasta i tutaj czasami trzeba będzie coś zjeść i wypić, więc tutaj zapraszamy i naszą gastronomię suwalską, żeby można tutaj się było wystawić. Kolejna strefa to jest handel, czyli jednostki, które tutaj ewentualnie coś, co jest związane powiedzmy z takim festynem lotniczym przedstawić i nie tylko, do sprzedaży dla naszych uczestników imprezy. Kolejnym takim elementem to są nasze instytucje i partnerzy. Wystawiają się tutaj czy nasz pułk, prawda, czy jednostki policji, wojska. Także tutaj będzie można pooglądać sprzęt, którym oni tutaj dysponują. No i tak jak już wcześniej powiedziałem o strefie zabaw, która tutaj jest rozbudowywana i myślę, że będą wszyscy bardzo zainteresowani. W strefie zabawy pojawi się kula sferyczna, eurobungee czy byk rodeo. Prócz aktywności ruchowej również znajdzie się coś dla ucha. Na zbudowanej scenie pojawią się suwalskie zespoły hip-hopowe oraz rockowa kapela The Boers. Impreza odbędzie się dzięki współpracy miasta Suwałki z Aeroklubem Polskim, Suwalską Szkołą Lotniczą i firmą Aeropartner. Współorganizatorami są Suwalski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Suwalski Ośrodek Kultury, a partnerem wydarzenia Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.